Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Dzisiaj myślę, że stały gość Podróży bez paszportu, komandor, porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz. Kłaniam się, dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Wydaje mi się, że dzisiaj, bo za chwilkę będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje na froncie, czy właściwie jest o czym rozmawiać, ale na początku jeszcze o wyzwaniach dla relacji polsko-ukraińskich, ważne dni, bo chodzi oczywiście o kwestie dotyczące importu zboża. No, od miłości do nienawiści, panie komandorze? Ja myślę, że tutaj nie ma co rozpatrywać tego w kategoriach emocji czy uczuć, to jest po prostu kwestia stricte biznesowa, tak? To są kwestie gospodarcze, a w interesach czasami po prostu nie ma miejsca na sentymenty. I tutaj polski rząd, ale sprawa dotyczy również czterech innych państw Unii Europejskiej, stoi na stanowisku, że rolnictwo polskie nie jest w stanie skutecznie konkurować z dużymi rolniczymi konglomeratami czy holdingami ukraińskimi, a tutaj jeszcze dochodzi do tego kwestia poddawania w wątpliwość jakości tego ukraińskiego zboża, które trafiło na polski rynek poprzednim razem i to stało się między innymi zarzewiem tego sporu o import ukraińskiego zboża. Polska wyraziła wolę umożliwienia swobodnego tranzytu ukraińskiego zboża, a wielokrotnie okazywało się, że ze względu na jego, przynajmniej wedle strony polskiej, niedostateczną jakość, ostateczni odbiorcy odmawiali jego odbioru i zostawało ono na polskim rynku niejako zaburzając sytuację czy doprowadzając do zaburzeń na rynku skupu zboża. Polscy rolnicy tą sytuacją byli mocno zbulwersowani. Rząd pokazał, czy postanowił pokazać, że tym razem dość twardo stanie po stronie polskiego rolnictwa, nawet wbrew zaleceniom Unii Europejskiej. No cóż, dążenie do ochrony własnego rynku. Pamiętajmy również o tym, że Ukraina jeszcze póki co nie jest w Unii Europejskiej, nie jest nawet w europejskim obszarze gospodarczym, nie jest też częścią tego wspólnotowego obszaru celnego. Więc no, nie ma mowy o swobodzie przepływu ukraińskich płodów rolnych na teren czy na obszar Unii Europejskiej. Tu są regulacje, tu są cła, tu są wymogi fitosanitarne również i Polska w tej chwili wykorzystuje wszelkie dostępne instrumenty do tego, aby, jak to określa polski rząd, zalew polskiego rynku tanim ukraińskim zbożem ograniczyć. Brak jakości również, nie tylko ukraińskie zboże, ale w ukraińskim Ministerstwie Obrony. Myśli pan, że Ukraińcy uporają się z problemami dotyczącymi, tudzież oczywiście łapówkarstwa, niestety omijania daleko frontu przez wielu młodych Ukraińców, czy zmiana ministra? Tutaj już widzimy jakieś pierwsze decyzje pana Umerowa. Znaczy, ja obawiam się, że na efekty ewentualnych zmian w resorcie obrony narodowej przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, tak? Tym bardziej, że problem dotyczyć miał również osób będących w ścisłym kierownictwie ukraińskiego resortu obrony narodowej.
sam minister Reznikow rzekomo poza podejrzeniami, aczkolwiek no, zapłacił stanowiskiem za brak, swoisty brak nadzoru nad tym, co się działo w resorcie. Zapowiedziano weryfikację orzeczeń komisji lekarskich zwalniających wielu potencjalnych poborowych z obowiązku służby wojskowej, ale mniej więcej rok temu przez światowe media przetoczyła się informacja o tym, że jeden z wiceministrów obrony narodowej miał przyjmować niemałe łapówki, między innymi za, nazwijmy to w ten sposób, przymykanie oczu czy oka na czarnorynkowy obrót przede wszystkim żywnością, ale również środkami umundurowania czy ochrony osobistej dla żołnierzy ukraińskiej. I w jego wersalce znaleziono, o ile mnie pamięć nie myli, równowartość 500 tysięcy euro w gotówce. Więc no, ten problem, jak widać, sięgał dość wysokich szczebli w ukraińskim Ministerstwie Obrony i obawiam się, że na jego szybkie rozwiązanie nie ma co liczyć. Tym bardziej, że nie jest to problem wyłącznie resortu obrony narodowej. Generalnie w rankingach Transparency International Ukraina jeszcze póki co nie znajduje się na zbyt wysokich pozycjach. Więc no, dajmy jeszcze nowemu ministrowi trochę czasu. Pierwsze zapowiedziane decyzje traktowałbym raczej w kategoriach światełka w tunelu, aniżeli już gotowego rozwiązania, przepraszam. Czyli spodziewać się, że ukraińscy żołnierze będą umundurowani dobrze na zimę, czy nie? Znaczy, pozostaje mi powiedzieć, że jest zdecydowanie większa szansa przy tym, jaką wolę polityczną walki z tym problemem zademonstrował pan prezydent Zełenski, ponieważ no, nie był zadowolony z wyników ministra Reznikowa, jeżeli chodzi o walkę z korupcją w resorcie obrony narodowej, zapowiedział bezwzględne rozprawienie się z problemem korupcji nie tylko w resorcie obrony narodowej, ale generalnie we wszystkich dziedzinach życia publicznego na Ukrainie. Więc no, tutaj sądzę, że sytuacja, jeżeli chodzi o umundurowanie, wyposażenie, ale również wyżywienie ukraińskich żołnierzy z zimy zeszłego roku już się nie powtórzy. W takim razie trzeba i tak przygotowywać się na nadchodzącą zimę, jesień z perspektywy ukraińskich wojskowych. Czy widzi już pan te pierwsze oznaki nadchodzącej zimy, a tym samym rozumiem no, pewnego spowolnienia tych działań ofensywnych? Znaczy spowolnienie nie do końca, zwłaszcza na kierunku zaporowskim. W dalszym ciągu widać te presje, jaką wojska ukraińskie próbują w dalszym ciągu wywierać na Rosjanach, czy to w rejonie Robotnego, czy Orechowa. Natomiast z informacji, które pojawiały się w otwartych, co prawda, źródłach, ale dość wiarygodnych, takich jak chociażby Instytut Badań nad Wojną, wynika, że w dalszym ciągu działania ukraińskich żołnierzy w rejonie Robotnego czy na południowy wschód od Robotnego w tej chwili prowadzone są głównie przez spieszoną piechotę bez zasadniczego wsparcia ciężkiego sprzętu, a jest to podyktowane chęcią niejako oszczędzania tego ciężkiego sprzętu i ochronienia go przed dość dobrze wykorzystywanymi dotychczas przez Rosjan indywidualnymi środkami zwalczania sprzętu pancernego, granatnikami przeciwpancernymi czy przeciwpancernymi pociskami kierowanymi. Natomiast z pozytywnych informacji, które docierają do nas, podkreśliłbym przede wszystkim dwie. Po pierwsze, raporty o tym, iż ukraińska artyleria niejako
cofnęła się poza zasięg rosyjskiego ognia kontrbateryjnego, przynajmniej rosyjskiej artylerii lwowej, wykorzystując tym samym oczywistą dość przewagę w zasięgu zachodnich systemów kalibru 155 mm nad rosyjskimi kalibru 152 mm. Drugi z plusów to położenie nacisku na nasycenie tych spieszonych pododdziałów piechoty walczących na kierunku zaporowskim indywidualnymi czy ręcznymi wyrzutniami pocisków przeciwlotniczych, co no, zmniejszyło aktywność przede wszystkim rosyjskich śmigłowców szturmowych w tym rejonie. A tyle, jeżeli chodzi o główne pozytywy. Natomiast z minusów sytuacji na odcinku zaporowskim wskazałbym, że niestety zwiększyło swoją aktywność rosyjskie lotnictwo frontowe, operujące dość skutecznie spoza zasięgu tych ręcznych wyrzutni pocisków przeciwlotniczych, używające dość intensywnie szybujących, kierowanych bomb lotniczych, nawet jeżeli są to w cudzysłowie dość prymitywnie przerabiane, zwykłe bomby lotnicze KAP-500 wyposażone w te zestawy korygujące, bodaj UMPK, tak one się nazywają, to ich użycie umożliwia rosyjskim bombowcom frontowym zrzucanie względnie precyzyjnie uzbrojenia z odległości nawet 30 kilometrów od celu, czyli zdecydowanie spoza zasięgu tych środków obrony przeciwlotniczej najkrótszego zasięgu. I tutaj widać, że Rosjanie po takiej jakby zadyszce, którą można było obserwować, powiedzmy sobie, od początku sierpnia do mniej więcej 4-5 września, siły powietrzno-kosmiczne rosyjskie zaczęły intensywniej nieco pracować nad pozycjami ukraińskimi pod Robotynem. Pojawiły się również doniesienia o zaangażowaniu pod Robotynem 7 Brygady Powietrzno-Desantowej, czyli części tej słynnej albo niesławnej 76. Dywizji Powietrzno-Szturmowej, co może świadczyć o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że faktycznie Rosjanie zmuszeni zostali do sięgnięcia już po odwody, w celu odwody sztabu operacyjnego, nie taktycznego, w celu utrzymania tej pierwszej zasadniczej linii obrony, ale może też świadczyć o tym, że strona rosyjska w tej chwili gra w pewnym sensie na przeczekanie, dążąc do tego, aby przed nastaniem tych jesiennych opadów, które spowolnią działania na całym froncie, ale przede wszystkim znacznie utrudnią prowadzenie działań manewrowych, żeby przed tymi jesiennymi opadami nie doszło do przerwania tej pierwszej zasadniczej linii obrony, bo to dla strony rosyjskiej oznaczać będzie możliwość niejako częściowej przynajmniej odbudowy tych swoich pozycji obronnych, a po drugie tak naprawdę mimo niebagatelnych taktycznych sukcesów strony ukraińskiej oznaczać będzie jednak mimo wszystko w skali operacyjnej sukces dla strony rosyjskiej, która mimo pewnych strat terenowych utrzymała się na tej zasadniczej linii obrony. I tutaj tak naprawdę patrząc z perspektywy operacyjnej czy wręcz strategicznej, kluczowym dla mnie czynnikiem są straty, jakie poniosły obie strony. W chwilę obecną niestety ze względu na dość ścisłą cenzurę stosowaną przez obie strony, jeżeli chodzi o straty własne, trudno o jakiekolwiek realistyczne szacunki tych strat, a obawiam się, że to na odcinku zaporowskim przynajmniej o tym wymiarze operacyjno-strategicznym sukcesu jednej lub drugiej strony decydować będą w większej mierze straty osobowe, ewentualnie sprzętowe, aniżeli zdobycze terytorialne. To jeszcze wątek, o którym ostatnio rozmawiałem z panem Markiem Meissnerem, który zapowiedział, bo rozmawialiśmy o czołgach i dostawach sprzętu. Czy według
Pana wiedzy, wiele maszyn, wiele czołgów, uzbrojenia po prostu nie dotarło na Ukrainę, pomimo że to wsparcie było zapowiedziane przez partnerów zachodnich. Harmonogramy dostaw, a niestety nieco rozminęły się z rzeczywistością, i tutaj chyba nie ma co ukrywać, że oczekiwania strony ukraińskiej, jeżeli chodzi o dostawy tych nowoczesnych wozów pancernych, czy to bojowych wozów piechoty, czy czołgów średnich, były zdecydowanie większe. I tutaj w pewnym sensie problemem dla strony ukraińskiej stał się również fakt opóźnień w dostawie duńskich, przestarzałych cokolwiek, Leopardów 1A5, które mogłyby swoimi armatami dość skutecznie wspierać pododdziały piechoty ukraińskiej, niekoniecznie wdając się w bezpośrednie pojedynki z czołgami rosyjskimi, ale znacząco zwiększyłyby siłę ognia, jaką dysponowały ukraińskie pododdziały zmechanizowane. Te duńskie Leopardy 1A5, z tego co czytałem, dopiero zaczynają docierać na Ukrainę, a spodziewane były ich dostawy w okolicach czerwca, czyli albo tuż przed, albo zaraz po rozpoczęciu ukraińskiej ofensywy. No, tutaj nie można winić wyłącznie zachodnich darczyńców. Tutaj pojawiły się dość poważne problemy, jeżeli chodzi o organizację tego, powiedzmy sobie, strategicznego przerzutu ciężkiego sprzętu z zachodu Europy na Ukrainę. Rosjanie, a zwłaszcza ich siły powietrzno-kosmiczne, zaczęły dość intensywnie, niekoniecznie skutecznie, ale dość intensywnie polować na transporty ukraińskiego zaopatrzenia czy sprzętu dla Ukrainy, czy miejsca zośrodkowania tego sprzętu, komplikując tym samym i wydłużając czasy dostaw tego sprzętu na front. Więc tutaj jest tyle zmiennych, które miały wpływ na pewnego rodzaju opóźnienia w harmonogramie dostaw, że nie można li tylko patrzeć na państwa zachodnie i tempo dostaw z ich strony. Tu jest wiele czynników, łącznie właśnie z przeciwdziałaniem rosyjskim, które na te opóźnienia miały wpływ. A trzecim czynnikiem, o którym myślę, warto wspomnieć, jest również konieczność zapewnienia, że te pododdziały czy oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy, które nowy sprzęt otrzymają, mają też czas na to, żeby się z tym sprzętem zapoznać i zgrać na poziomie wyższym niż tylko drużyna zmechanizowana, czy pluton zmechanizowany, albo kompania czołgów, bo widzieliśmy kilkakrotnie podczas tej ukraińskiej ofensywy działania synchronizowane, czy próby synchronizacji działań na szczeblu batalionów zmechanizowanych, czy batalionów czołgów, które niekoniecznie kończyły się powodzeniem. I myślę, że to była jedna z lekcji wyciągniętych przez Sztab Generalny Ukrainy, że jednak ten czas niezbędny na zgranie na szczeblu batalionu jest, warto go poświęcić na to szkolenie zgrywające na szczeblu batalionu, żeby skokowo wręcz zwiększyć skuteczność działań manewrowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Tak, dziękuję panie komandorze za tę analizę. Myślę, że słuchacze też, jeżeli mają dodatkowe pytania, to zachęcam do tego, żeby zrobić to właśnie teraz w komentarzu. Oczywiście ci, którzy słuchają nas na YouTube, patrzymy cały czas na Zaporoże i również pod Bachmutem dzieje się. Idzie zima, więc zima, jesień, więc myślę, że też przed nami czas oczekiwania, mam nadzieję, na sukces Ukrainy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się i mam nadzieję do następnego. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę, kłaniam się, do usłyszenia.